Dziś opowiem o tuleje wtryskowej do wtryskarki. Widzicie, tutaj jest taki dysza. Średnicę ma 3,5 mm. Tak jak w ten sposób jest, to tworzywo się nie będzie wydostawać. Bo tutaj na tej wysokości, około 10 mm, w tym tulejce są zrobione otwory. Jak naciśnie wtryskarka na formę, wtedy to automatycznie te otwory będą dostępne tutaj za tego tworzywa, co będzie ciśnięte tu z góry. Tu jest taki mechanizm, jakby, żeby po prostu mamy formę i dociskamy do formy, no to wtedy wtyskarka będzie naciskać. A jak później puści, to wtedy automatycznie ta cała tuleja podniesie się do góry. To jest całe rozwiązanie zrealizowane przez tą sprężynę z drutu FI3. No i to prosta tuleja. Tu jest po prostu wsyp. Tu jest tłok, który będzie zamocowany na tłoczysku od siłownika. No i to całe takie jakby proste rozwiązanie, które wkrótce zacznie działać. Dziękuję.